Słuchajcie, siedzimy przy stacji dowodzenia. Ja już umyta, włosy umyte, związane. Fryzura na samuraja, jak ja to nazywam. Słuchajcie, chciałam wam tylko coś pokazać, bo być może kogoś z was to interesuje, może któraś z was czegoś takiego szuka. Ja, słuchajcie, to było chyba w pierwszy dzień, czyli we wtorek, jak z Asią byłyśmy w Seforze. To tak wiecie co, chodziłam, szukałam, w końcu zagadałam do dziewczyny i mówię do niej tak, że do sprzedawczyni. Mówię do niej, że szukam czegoś, co będzie trochę jakby podkładem, ale będzie bardzo delikatne krycie mieć i będzie dawało delikatny glow. W każdym bądź razie chodziło mi o to, żeby nie był to zwykły, normalny, tradycyjny podkład, który będzie mi oblepiał twarz. Głównie z myślą właśnie o urlopie. Wiadomo, na urlopie nie będę się codziennie malować, to wiem już teraz. Ale jak wieczorem będziemy wychodzić, to jednak mimo wszystko chciałabym ładnie wyglądać, więc też jakieś tam rzeczy make-upowe ze sobą będę zabierać. No i dziewczyna, słuchajcie, poleciła mi produkt z Origins. To jest Ginseng SPF 40 Energy Boosting Tinted Moisturizer. Pojemność 50 ml. On generalnie kupuje się go w takim kartoniku. I powiem wam, że był tester. I tak, ten tester wzięłam, to jest w ogóle napisane Sheer Tint Release. W każdym bądź razie, wzięłam troszeczkę na dłoń, nałożyłam ten tester, mówię, kurczę, czy to mi za ciemne nie będzie, bo to w opakowaniu było dość ciemne. To jest, słuchajcie, coś, co jest generalnie kremem z SPF-em 40 na twarz, który ma w sobie właśnie trochę barwnika jakby, trochę podkładu, można powiedzieć. No i w momencie, kiedy nałożycie i wpracujecie w skórę, to się dopasowuje właśnie do odcienia waszej skóry. I dziewczyna tak do mnie mówi, bo ja mówię, czy to nie będzie dla mnie za ciemne? Dziewczyna, a była ode mnie dużo jaśniejsza, mówi do mnie, mówi, nie, no, mówi, no, mówi, popatrz na mnie, mówi, ja jestem, mówi, jeszcze o kilka tonów jaśniejsza niż ty, mówi, i ja też to mam na twarzy. No i rzeczywiście, słuchajcie, ja już to raz użyłam. Prawda jest taka, że no, ja byłam zachwycona. Jak mówię, to nie ma praktycznie żadnego krycia. Ja wam zaraz pokażę. Ja to mogłabym dłońmi wpracować, natomiast ja tutaj mam gąbeczkę i ja w dalszym ciągu, ja mówiłam wam, ja wszystko na twarz nakładam gąbeczką. Popatrzcie, to wychodzi w formie białego kremu. I ja sobie to, o, tutaj na skórę rozprowadzę. I zaraz będziemy rozprowadzać gąbeczką. Jak mówię, to jest generalnie krem, więc można to spokojnie dłońmi rozpracować, jak kto woli. I powiem wam, że to się bardzo ładnie dopasowuje do kolorytu waszej skóry. Ja nie wiem, ile to kosztuje, ale na pewno coś pomiędzy 30 a 40 euro, albo i pomiędzy 30 a 45, nie jestem w stanie wam powiedzieć. Popatrzcie, widzicie? Kolor się zaczyna na gąbeczce robić. To wam krycia nie daje prawie żadnego, więc jakiś tam wyprysków, przebarwień i tak dalej, to jak widzicie, praktycznie nie ukrywa, ale też nie zbiera się, jak na zewnątrz jest 35, 36, 38, czy tak jak nawet ostatnio temperatury dobijały do 40 stopni. A dzisiaj jest kolejny taki dzień, kiedy ma być 37 stopni i powiem wam, że o 10 to już był upał, jak nie wiem. Więc stwierdziłam, że jako, że chcę dzisiaj wyglądać trochę jak ludź, to sobie to nałożę i przy okazji wam pokażę. No i popatrzcie. No, glow to daje, no bo świeżo nałożone jest, więc jeszcze się świecę jak psu klejnoty. Ale to nie daje nie wiadomo jak mocnego krycia, natomiast jak widzicie delikatnie ten odcień jest już teraz wyrównany. Natomiast w ciągu dnia to się jeszcze zmienia. Ja jako, że nie chcę dzisiaj robić nie wiadomo jak mocnego make-upu, raczej chcę taki wiecie make-up no make-up zrobić sobie, bo tak naprawdę
Miluniu, czy ty przestaniesz się skrobać? No do ciebie mówię. Nie wolno się drapać. Bo ja dzisiaj, wiecie, nigdzie jakoś tam specjalnie się za bardzo wyłaniać z domu nie będę. Fakt faktem wyjdę na chwilę, bo muszę odwieźć tą starą paczkę z Bon Prix, ale generalnie no jest za gorąco, tak? Ja z Milanem też nie będę mogła dzisiaj latać. No i popatrzcie. To ma naprawdę bardzo, bardzo delikatny kolor w sobie, ale o coś takiego mi chodziło. Jeżeli macie cerę, która, nie wiem, macie na przykład, Jezus, jak się akne nazywa po polsku? Trądzik. Jak macie trądzik, jak macie dużo pryszczy, to nie będzie dla Was, bo wtedy z reguły takie osoby wolą mieć coś, co przykrywa. Ale jeżeli macie tak jak ja, nie pryszcze, a piegi, czy jakieś przebarwienia, a chcecie tylko delikatnie kolor mieć, no to proszę bardzo. Ja uważam, że to naprawdę ładnie wygląda i jak mówię, to się nie zbiera w momencie, kiedy kiedy jest gorąco i no po prostu, jak to mówią Niemcy, zupa leci. Wiecie co, miał być make-up, no make-up, ale jednak nałożyłam trochę więcej. No i powiem Wam, że ja jestem naprawdę zachwycona, słuchajcie. No widzicie z daleka, jak to wygląda? Nie odcina się nic, kompletnie nic. A z bliska z kolei, hopla, widzicie? Bardzo ładnie wygląda, moim zdaniem bardzo ładnie wygląda. No, także idę zaraz włosy ogarniać, ale chciałam Wam jeszcze, to jak czarownica wyglądam, dobra, nieważne. Chciałam Wam jeszcze tylko się pochwalić, słuchajcie, patrzcie na to, kończę już pomału mój róż z maka. To już jest drugi taki, który zużyję, kremowy. I nie byłabym sobą, gdybym nie miała kolejnego. Jeszcze go fizycznie nie mam, ale już jest w drodze do mnie. I tym razem wzięłam zupełnie inny odcień niż te, które miałam. Powiem Wam, że one staniały, bo jak one wyszły i ja je kupowałam na początku zeszłego roku, w styczniu zeszłego roku, to płaciłam za jeden chyba 29 euro, a w tym roku są już po 24 euro, więc no, cena spadła, staniały. Ku mojemu zadowoleniu, słuchajcie, bo one są naprawdę niesamowicie wydajne. No i są bardzo, bardzo ładne. Mam dużo rozświetlacza dzisiaj na twarzy nałożona, ale to wiecie, jak tak patrzę, tego nie widać, to widać w kamerze. Także no, jestem z siebie dumna. Bo tu już wiele nie zostało. Ach, słuchajcie, o godzinie, żeby Was nie skłamać, 14:52, właśnie przyjechała w końcu paczka. Dobre 2-2,5 godziny później niż zwykle. Jest, jak mówiłam, 6 sukienek, więc zabieramy się za przymierzanie. O, jestem, słuchajcie, podekscytowana. Słuchajcie, musiałam przestawić lusterko, bo znowu słońce, w ogóle patrzcie, jaki bajzel, ale nie zwracajcie na to uwagi. No i tak, słuchajcie, pierwsza sukienka, która wiem, że pójdzie z powrotem, dlatego że ona ma dość mocny rozpierdak i jak się chodzi, no to ona się bardzo, słuchajcie, rozchodzi. Ja tego nie lubię, bo ja, jak wiecie lub nie wiecie, no nie lubię pokazywać zbytnio swoich nóg, dlatego że raz, że mam lipodemię, dwa, że mam żylaki i generalnie wyglądam jakoś tak, nie wiem, brzydko w tej sukience. Sama sukienka w sobie jest fajna, ma kieszenie, ale nie, ona wraca. Wiecie co? Druga sukienka generalnie jest fajna, jest z tyłu, jest dłuższa i ona jest, no takie falbany ma, możecie zobaczyć. I generalnie powiem Wam, że jest fajna, jest luźna, ale za luźna. Musiałabym ją mieć z rozmiar albo i nawet dwa mniejszą. Także no niestety ona też pójdzie do oddania. Trzecia sukienka. Słuchajcie, jestem w niej zakochana. Jest mega wygodna.
Swoją drogą, wszystkie sukienki, które zobaczycie dzisiaj, będą mniej więcej tej długości. No bo jak mówię, ja swoich baleronów nie odsłaniam. Ale słuchajcie, ona wygląda wręcz bardzo ładnie. Jest w rozmiarze idealna, jest bardzo cieniutka, to jest chyba wiskoza, bo jest troszeczkę pognieciona. Obawiam się, że ona się będzie gniotła, kurde. Ja nie będę miała ze sobą przecież żelazka. Więc pomimo, że ona wygląda bardzo ładnie, jest taka zwiewna, rozmiar mój, długość moja i tutaj w pasie w ogóle z tyłu jest gumka. No śliczna jest ta sukienka, słuchajcie, ale ona się będzie gniotła. Kurczę, muszę się zastanowić. No i słuchajcie, sukienki, teraz są trzy sukienki, przez które zrobiłam to zamówienie. Jak mówię, w zeszłym roku miałam taką oliwkową, jest rewelacyjna. Ja wiem, że to nie każdemu się będzie podobać, ale ja będę mogła zarówno klapki do tego nosić, jak i będę mogła też te tak zwane radlery pod spód założyć, żeby mi się łydki nie ocierały. I powiem wam, że te sukienki są mega, mega, mega wygodne. Dwie zamówiłam w rozmiarze 40-42 i jedną 44-46. 40-42 jest właśnie między innymi ta i jest no idealna, no co tu dużo mówić. Wiecie co, w ogóle jak schudłam, to tyłek mi zniknął. Tyłka nie mam. To tak swoją drogą. Także ta zostaje na bank. No, Miluś sobie wzdycha. Tutaj jest druga tego typu sukienka, tylko w bordo i też 40-42. No jak mówię, one są do połowy łydki, ale one są luźne, są wygodne. Czego chcieć więcej? Mają rękaw, więc aż tak bardzo nie widać moich obwisłych ramion. I do tego będę miała, no nie te klapki, tylko białe adidasy. Także to jest druga, która zostaje. Widzicie, z tyłu za mną stoją dwie paczki, czyli ta jedna, którą dzisiaj spakowałam, która jest z zeszłego tygodnia. Jak się nie mylę, tak, z zeszłego. Z zeszłego? Tak, z zeszłego, słuchajcie. A no druga jest ta, co dzisiaj przyszła. No mówię wam, patrzcie jak ładnie to wygląda. No bardzo jestem zadowolona z tego kremu, z tego Tinted Moisturizer z Origins. Bardzo jestem zadowolona. No a w każdym bądź razie stoją te dwie paczki. Wiecie co, zdecydowałam, że zostawię tylko tą bordową sukienkę. Wszystko inne idzie do oddania. Tam była jeszcze taka ala tunika, którą będę nosić z leginsami. Ją także zatrzymałam, już wam nie pokazywałam. Po prostu zwykła czarna tunika. I ją też zatrzymam. Wszystko inne idzie do oddania. Zdecydowałam, że no mam tą czarną sukienkę, którą wam pokazywałam jako ostatnią. Tą, co się śmieje, że nie mam wody w piwnicy przynajmniej. I mam jeszcze jedną. Pokazywałam, wysyłałam Asi zdjęcie. Mam jeszcze jedną sukienkę, która w zeszłym roku była na mnie, słuchajcie, no taka na styk powiedzmy, a w tym roku przez to, że schudłam, jest wręcz idealna i pokazywałam, Asi zrobiłam zdjęcie, czekajcie, zaraz znajdę, to wam jeszcze pokażę. Ona wygląda tak, o. I ona ma na górze tutaj, czekajcie, no tu o, na górze ma jakby tak dwie warstwy, ma rękaw, więc wydaje mi się, że ta sukienka ładnie wygląda, ją zabiorę na pewno na urlop, plus tą bez rękawów, którą wam pokazywałam i ewentualnie tą bordową i tyle, więcej sukienek nie będę brać, bo raz, że nie mam, a dwa, że to wystarczy. Tak mi się wydaje, wiecie, tym bardziej, że ja sukienkę to będę zakładać dopiero jak wieczorem będziemy szli gdzieś jeść. Ja nie będę tych sukienek w ciągu dnia zakładać, bo plan jest taki, że będziemy z Markusem dużo chodzić, dużo zwiedzać i ja wtedy będę miała na sobie po prostu najzwyczajniej w świecie spodenki. A spodenek mam
chyba trzy pary. Trzy albo cztery. Muszę zobaczyć. Kurczę, wiecie co? Nie wiem. Muszę sprawdzić, ile mam spodenek. Takich do kolan mam trzy pary, jeżeli się nie mylę. Jedne mam takie lekko, dwie pary lekko za kolano. Można powiedzieć, że pięć par spodni i jedne leginsy i trzy sukienki, to powinno mi wystarczyć na cały urlop, gdzie mnie nie ma 17 dni. No oczywiście wiecie, jak będę jechać do Wiednia, no to będę miała długie normalnie spodnie jeansowe na sobie, te moje ulubione, i też będę miała bluzę ze sobą, bo jednak ja przyjadę o północy, dojadę do Wiednia i tam z dworca autobusowego będę musiała się dostać jeszcze na lotnisko, jeszcze nie do końca wiem co i jak i w ogóle. Markus miał mi wyszukać, więc mam nadzieję, że to zrobi. Bo w drodze powrotnej mam autobus bezpośrednio z lotniska już do Drezna. No ale jadę też. 6,5 godziny z Wiednia do Drezna Flixbusem. No ale myślę, że... No, że te ciuchy powinny mi wystarczyć. Wiadomo, tam jeszcze do tego bluzki, nie bluzki i tak dalej. Boże, jak ja się spakuję na tyle dni? Ja zawsze jak wylatywałam, to wiecie co? Raz byliśmy w Egipcie jeszcze z moim mężem na 2 tygodnie i uznaliśmy, że to było za dużo. 10 dni było zawsze optymalnie, a tutaj ja jestem 15 dni na miejscu. Plus dzień jeszcze dojazdu, wylotu i tak dalej, i dzień powrotu i dojazdu z powrotem do Drezna. Także no ja 11 wyjeżdżam, a wracam 28 rano. Nie wiem. Muszę zobaczyć, jak ja to wszystko, co ja wezmę, jak ja wezmę i w ogóle. To się jeszcze okaże. Wiecie co, w międzyczasie mamy no już prawie 20:40, słuchajcie, więc minęło no kilka ładnych godzin, odkąd siedzę i obrabiam filmiki. I żebyście wiedzieli, że to rzeczywiście niesamowicie długo trwa, to wam powiem, że siedzę mniej więcej od 14 nad tym. W międzyczasie byłam co prawda dwa razy z Milanem, no ale wiecie, to jest powiedzmy, nie wiem, no 40 minut wszystko razem wzięte, a resztę czasu rzeczywiście spędziłam tutaj i obrobiłam trzy filmiki, z czego tylko dwa do tej pory udało mi się wgrać na YouTube'a. Trzeci filmik wgrywa się najpierw na komputer, potem musi na YouTube'a. I wtedy będę mogła obrobić, czy zabrać się za obrabianie kolejnego, bo generalnie został mi jeszcze jeden plus ten dzisiejszy. Nie wiem, na ile będziecie widzieć w kamerze, że w dalszym ciągu ten Tinted Moisturizer trzyma się dalej na twarzy i bardzo ładnie wygląda. Musiałam związać sobie kucyka, wiecie co? Jest strasznie, ale to strasznie duszno. No nic, słuchajcie, pościel w ogóle miałam przebrać. Mówiłam wam, że pościel chcę przebrać. Oczywiście tego nie zrobiłam, więc zrobię to jutro. To przy okazji będę mogła od razu wyprać. Wiem, co chciałam wam powiedzieć. Zamówiłam sobie, wiecie co, mimo wszystko przez Amazona 60-litrowy plecak. I zapłaciłam za niego chyba 33 euro. Tak mi się wydaje. Więc w porównaniu do tych cen, które ja w Decathlonie i w innych sklepach widziałam, no to słuchajcie, nie ma w ogóle porównania. Powinien przyjść w środę,
Więc jak przyjdzie, to go Wam pokażę i zobaczymy, czy... No, czy będzie w takiej wielkości, że będę w stanie się w niego spakować. Generalnie nie powinno być problemu, no ale zobaczymy. Najbardziej zamartwiam się tym, że ja muszę wziąć, słuchajcie, taki ręcznik bardzo duży do... Taki plażowy, ja mam jeden taki, bo on jest potężny, ale on będzie bardzo dużo miejsca zabierał. Więc no, nie wiem. No nie wiem, jak przyjdzie, to go Wam pokażę, zobaczymy. Wiecie, na Amazonie jest to dobre, że jest zawsze ta opcja, że mogę go z powrotem odesłać. Muszę tylko etykietę wydrukować i z powrotem odsyłam go na koszt sprzedawcy, tak? Jakby tyle dobrego. No nic. Dzisiaj będę kończyć, bo jak mówię, już się nic, kompletnie nic nie będzie działo, więc nie ma sensu przedłużać. W środę jadę na 12 podpisać umowę o pracę, więc dzisiaj jeszcze zdążyłam papiery, które mi ostatnio mój nowy szef dał wypełnić. Mam nadzieję, że niczego tam nie pokręciłam i wypełniłam wszystko ok, bo... Nie bardzo, w niektórych miejscach nie bardzo zrozumiałam, co poeta ma na myśli, więc będę musiała najwyżej tego szefa zapytać i muszę muszę to zaraz zrobić, wyciągnąć sobie książeczkę moją, książeczkę nie zdrowia, tylko... O Jezus Maria! Już Wam pokażę. To jest... No książeczka taka, wiecie, że mogę pracować... Z żywnością, tak? Bo tam na stacji jest, jest Rewe to go, no i oczywiście są, wiecie, tam fast foody, nie fast foody, kanapki i do tego trzeba takie coś mieć. Dobra, kochani, dzisiaj to tyle. Nagadałam się mimo wszystko. Żegnam się teraz z Wami, idę zrobić demakijaż. Do zobaczenia. Pa, pa.